Dawaj, bo... I w krótkich idziesz? Tak. Dobra. Ty też, Milo, idziesz w krótkich spodenkach? Tak. Coś mi się wydaje, że za te krótkie spodenki to mi się od mamy dostanie. Co będzie dwa razy? Albo cztery. Dawaj. No co, wychodź już. No ja już jestem gotowa. No wiem, wychodź już. Czekaj przed klęką. Już... Dobra, czekaj. Na razie, pa, kochanie. Czekaj, Marcy, bo... Dobra, chciałam to zrobić. Tuszczyk. Tuszczyk. Milo, chodź zobacz tuszczyk. Dobra, idź już. O. Patrz, tuszczyk. No jak lubię coś. Patrz. Tuszczyk. Dobra, nie ma tuszczyku, są same mięśnie. Idź. Idź. Ale to są mięśnie. Idź. A są mięśnie. Idź. Dobra. Na razie, cześć wam, pa. Dobra. Witam cię w nowym pięknym dniu. Mam paczuszkę. Nową paczuszkę. Znaczy tak, nową paczuszkę w nowym kolorze. Witam cię w nowym pięknym dniu, chłopcy. Już są w szkole zadowoleni, szczęśliwi, że się uczą i że dzisiaj jest piątek, ostatni dzień tygodnia. A ja zobaczę, czy nie zobaczę. Rozwalać to tak, czy nie? I mamy kontroler. Taki sam? Dobra, wydawało mi się, że nie jest taki sam, ale jednak jest. Taki sam kontroler. X, Y, A, B. Po to, żeby grać w dwójkę, we dwójkę. W piłkę nożną, na konsoli, Xbox. I który ładniejszy kolor? Biały czy niebieski? Wiesz co? Powiem tobie szczerze, że ten biały ładnie wygląda. Chociaż niebieski pasuje idealnie do mnie i do moich oczu. Bosko wyglądasz. Bosko wyglądasz. Gdzie masz bluzę? Widziałeś, że wszyscy chodzą w bluzach? W długich spodniach? Przecież mama jest w domu. Jak cię zobaczy, że tak cię wypuściłem... Stary, zakładaj tą bluzę. To się dostanie. Rozumiesz, co to znaczy? Ale będę miał przechlapane. Nie, ja będę miał przechlapane. No masz bluzę, stary. Zakładaj. Ostatnio mi się podobało. Pamiętasz, jak powiedziałeś, a co to? A tu w Gdańsku jak byliśmy. A co to ja, z cukru jestem? Od soboty zaczynają się już rozgrywki piłkarek ręcznych, a piłkarzy też chyba. I wiesz co, pierwszy raz mają ładne zdjęcia. Pierwszy raz mi się podobają twarze czyste, czytelne. Widać, że to robił jakiś, znaczy robił fotograf profesjonalny, ktoś kto robi w ogóle zdjęcia. Także jest okej. Tylko jedyną rzeczą, na którą zwracam uwagę zawsze, to jest to, że zobacz, na komputerze te dziewczyny będą wyglądać fajnie. Ale wystarczy, zobacz, odejdziemy z daleka, totalnie znikają. Te twarze są widoczne. A tutaj w ogóle. Widzisz, tutaj jest jakieś coś tam, Legia Warszawa. Te dzieciaki też są widoczne. Jeden z największych błędów, które popełniają sobie projektujące jakiekolwiek materiały reklamowe, to jest właśnie to, że nie patrzą, z jakiej odległości będzie oglądany dany produkt. I dlatego, jak robisz jakiś baner albo cokolwiek innego, to zwróć uwagę, odsuń się, ja to zawsze tak robię. Trzeba się odsunąć od monitora, powiedzmy 2-3 metry i wtedy zobaczyć, czy to będzie widoczne. Bo z bliska jak siedzisz i stoisz, to wszystko, wiesz, wszystko wygląda fajnie. Także to jest w ogóle bardzo ważne. To samo bardzo ważne jest, żeby jak robisz jakiś projekt, ale słuchaj, ale ta moja uwaga to dotyczy jakby nie tylko tego projektowania, tylko ogólnie, że jak robisz w kolorystyce, przykładowo w danej kolorystyce, to spróbuj odwrócić kolorystykę, bo nieraz białe litery będą gorzej wyglądać niż czarne. Wiesz, o co mi chodzi? Żeby po prostu zamienić, jakby zrobić taki negatyw, odbicie lustrzane i zobaczyć, jak to wygląda inaczej. Dobra, samochody idą, jadą. Przyszła dzisiaj dla Miłosza przesyłeczka, więc będzie zadowolony, ale otworzy, zrobi unboxing u siebie na kanale. No i okazuje się, że jest FIFA 19 demo i mogę sobie zagrać, więc zainstaluję, żeby zobaczyć i sprawdzić właśnie. Następny, który chodzi króciutko. Marcel też, mam dla ciebie przesyłkę. Picie. Picie? Tak. Nie mam. Przesyłkę mam dla ciebie, ale w pracy.
Teraz idziemy? A chcesz zobaczyć? No, od razu, teraz. Teraz nie. Teraz. Idziemy do domu najpierw. Po co? Do domu, później pójdziemy. A dlaczego powiedziałeś, cześć babcia? Bo tutaj jest babcia. Nie mamy Damiana? Gdzie? Ja cię też, bo ja cię przepuszczałem przecież. Właśnie. A gdzie cię przepuszczałem? Na pasach? No tak. I co? Jest babcia. No nie ma babci, dlaczego powiedziałeś, że babcia? Bo słychać babcia. Dobra, my, Marcel, bierzemy telewizor. A, nie. Cześć, no. Gdzie? Sąsiadka. Bo gramy z Damianem. No, na sobie życie. No. Pierwsze wrażenie. Dobra, Damian, PES czy FIFA? Pod kątem wizualnym okna startowego to zdecydowanie FIFA. Bo to, co PS ma, to jest po prostu starożytność, to jest... Ja to bym się wstydził coś takiego... Grafikę, no nie? Te tutaj te menu i tak dalej, to jest... Gry w ogóle, to jest... Agrywalność? Pod kątem gry jest bardziej realistyczna. No... Od FIFA. Od FIFA, no zdecydowanie. Pod tym kątem tak, ale... Znowu, jak mówisz, że jest mało drużyn, no to jest, no, kaplica, no to... Mam w kółko grać tymi samymi, no. Nie ma żadnych aktualizacji, nie ma nowych drużyn, masakra, no. Co? No, dobry jesteś, wziąłeś takie buty dziurawe? Powiesz, miałem przed taką kałużę. No, ale to u ciebie palec widać jest. Co? Pokaż, pod spodem. No widać. Pokaż. To jest palec. No. No stary! No już ty sobie krzywdę tylko zrobisz. Tak. Cześć. O, ale to jest lekkie! Przecież to jest kółko! Daj pokaż. Przecież tutaj są gripy. No a ile waży kierownica? 700 gramów. Ponad. Wow. Tam jest... Wyobrażałam sobie, ją sobie inaczej tak naprawdę. Ale jak wyobrażałeś sobie? Ona ma spawy takie, patrz, kolorowe. Że kolorowe, no bo to jest od spawu. A co, lżejsze od tamtej? No, o wiele! A faktycznie! W ogóle nie czuć prawie jej. No. Patrz, to jest lepsze. Tak. I fajnie się, ona jest taka prawie prosta. I fajnie się będzie robiła coś. Lepsze od tego, patrz. To lepsze od tego. Że lżejsze od tego? Masz rację. No kurczę, zdecydowanie, masz rację. Ta kierownica jest lżejsza od tego. O kurde. Co? Może być? Dobra, pójdę. Zamówiłam się. Co? Ale może jeszcze gdzieś. Co? Longera? No. Dobra, okej. Co ci nie chce? Siedzieć. Dobry. Włosy ściął. Nie poznałem gościa. A pan go zna? Tak? No ja. My się nie znamy z panem. Znam pana. A co on zrobił? Zrobił coś? Nie. Wieził kulano. Że co? No chyba sobie żartujesz, miłość. No chyba sobie żarty robisz. Ale naprawdę jeździł? Ja przepraszam tutaj w jego imieniu. Ja bardzo przepraszam. A ty co masz do powiedzenia? No co masz do powiedzenia? To, że już więcej nie jeździł. Przynajmniej teraz tutaj. Dobrze, to był taki mały ten. Wkręciłem cię. To jest mój kolega. Właśnie wiem. Mówił mi o tobie i się wysyczyłem. Ale to jest prawda, że on ten, że jeździł, mówi. No i powiedz mi, dałeś się troszeczkę wkręcić? No, na pewno. Wiedziałem, że ty nie mówisz poważnie. Bo ja grałem, wchodziłem na kolejną grę, a ktoś mi mówił, że muszę też wchodziłem. A wiedziałem, że za to nie ma takiej lipy. Więc... Ale przestraszyłeś się troszeczkę? Nie. Nie? Ale nie wiedziałeś, że to jest mój kolega. Wiedziałem właśnie. A wiedziałeś? No, bo nie mówił,
A w ogóle widziałem, jak się witaliście kiedyś i powiedział mi, jak się chapałem Marcinowi. Aha, patrz mi go. No to tam, wiesz co tam się robi? Rozpoczynamy film. Poczekaj, rozpoczynamy film. Przedstawia, nie ma mocy, dwa. Tak od pracy. Samochód spadł! Co chcesz zrobić? Dawno nie widziałem moich ulubionych. No kurde, nie otworzyłeś bagażnika. Nie. No otwórz. Poczekaj, Danio, sobie. Szybko, szybko. Musisz na mnie popatrzeć. Szybko cię chce? Nie, chcę szybko to otworzyć. Chcesz, żebym się popatrzył na moją ulubionych. Kurde, jak pierdolę noga. To co, powracamy z pozdrowieniami i Q&A? Dobra, spróbujemy. Zobaczymy. Pierwsza piątka, która była najszybsza. Koszulki się oczywiście nie kurczą. To ja się poszerzam, to jest prawda. Oczywiście, jeżeli chcę schudnąć, to masz rację. Trzeba więcej spalać kalorii, ale to nie znaczy, że nie można jeść słodyczy. Bo generalnie, bardzo dobrze powiedziałeś, trzeba więcej spalać kalorii niż przyjmować. Ale można jeść same słodycze i nic więcej. A i tak się odchudzać. Oczywiście to nie jest zdrowe. Czy Kasia ogląda vlogi? Kasia, oglądasz vlogi? Nie. Przestałaś oglądać teraz? Nie. Czyli, ale czasami myślę, że Marcel to ma szczęście. No nie pamiętasz wczoraj? Czyli dzisiaj jak oglądasz. Dobra, nieważne. Michał, że na Discordzie, tak, używam Discorda i dzisiaj też właśnie zaraz no, będę. Pokaż, żeby wiedzieć, że on się zgubił wczoraj. Że, no, się zgubił. Marcel. Ale nie, nie mówię o tym, że nam się zgubił, bo tego właśnie, Marcel nam się zgubił, tego nie nagrałem we vlogu. Wyszedł, miał wyjść przed pracę. Miał być pod pracą. Tylko Pokemona i zniknął. Nie, raczej nie schudłem, mam 113 mniej więcej kilogramów cały czas. Tu jest mój błąd, dlatego że przeniosłem pliki na MacBooka, ale po prostu nie przeniosłem wszystkich plików. I muszę z iMac'a przenieść tutaj i stąd nie ma reklam, stąd tych ostatnich tych tablic nie ma, ale to się poprawia. Postaram się dzisiaj to wszystko zrobić, także dzięki za oglądanie, jeżeli ci się podobało, to zostaw lajka. Marcel się faktycznie wczoraj zgubił, miło się nawet popłakał, bo odszedł za daleko, a było późno. Wieczorem. Dzięki za oglądanie. Cześć.